Żyba i to daj, jak ci się podobało. Puszcza Słupska. Poranek. I kto na naszej drodze? Pierwszy. Młodziutki. O, jaki ładny. Na razie dobrze się zaczęło. I mamy kolejnego na naszej drodze dzisiaj. Na razie piękny, młody, śliczny. O. Piękny. I kto tu rośnie? Młodziutki. Śliczniutki. O. Czyli są młode grzyby. Oto dowód. Puszcza Słupska. Znowu poszukiwania grzybów przy drodze. I tutaj się zachował taki gigant olbrzymi. O, taki. Bardzo ładny, prawda? Tym korzeniem szerokim. To są muchomory, to niby powinny być też borowiki. One zwykle tutaj uwielbiają drogi. I tu się tak jeden błyszczy. O, wyrośnięty borowik. Taki właśnie. Niestety. Jest borowiczek. Jeden. Wspaniały jak zwykle. Krótki. To schował tak, że go praktycznie nie widać. Chwilstyski trał się. O, tylko przytulił się do jakiegoś grzybka innego. Taki maluszek jeden. Więcej tu raczej nie będzie. Chyba. No, więcej nie widać. Jak one się normalnie chowają. Grzyba nie ma. Jak się podejdzie bliżej, to nawet są dwa. O, jeden taki. A tu taki ładny, duży, taki naprawdę ekstra. O, naprawdę ekstra. Aż aparat wypada z rąk, z wrażenia. I tu kolejny. Piękny. O, niespodzianka. Tu jeden. Jadę sobie dalej drogą. Patrzę. To jest akurat pod grzybem. Patrzę, patrzę. A tu dwa kolejne, wow. Normalnie ekstra. Ekstra normalnie. Jadę sobie, jadę. Drugą. Patrzę, jeden rośnie ładniutki borowiczek. Mielutki. I to drugi już taki. Ciut starszy. Troszeczkę. Zobaczymy dalej. Może jeszcze coś będzie. W lesie dalej. Z tej strony właściwie grzyba prawie nie widać. Ale robi się akuku. Proszę bardzo. Wyśmienity. O! Które zakrywamy. I jakieś brzuski. I też można powiedzieć akuku. No tu jeden sobie rośnie. O! Bialutki, jaki ładny. No teraz już nie przy drodze szukam. Po drodze jestem oddalony. Trochę i patrzę. Stoją dwa piękne. Borowiki sosnowe. Jeden. Drugi. Bardzo ładne. Jesteśmy. I tutaj. Kto? Taki olbrzym. Proszę, roga,
Tu. Ale noga wielka. O! Proszę spojrzeć. Jaki gigant. Dziurkę zasypiemy. O! Proszę. Ale piękne. Jaki olbrzym. Jaki olbrzym. Proszę. Grzybierz tam przyczesuje. A tymczasem grzybek jest tutaj. Nasz właściwy, pożądany jak najbardziej. Brójczyk jest tutaj. O! Tak. A grzybiarz poszedł tam. Młode grzyby. Młode borowiki. Proszę. Młodziutkie. Chodzę teraz po lesie sama, więc żeby dobrze długo nie być w jednym miejscu, chodzę sobie zygzakiem. I tak chodząc zygzakiem, proszę, niego śnieżnego natrafiłam. W deszczu się pięknie błyszczy. Proszę. Taki oto. Tak się prezentuje. Koszyk powoli się zapełnia. Jesteśmy w lesie niecałe pół godziny. Gdzie? 20 minut. 20 minut jesteśmy i już takie są efekty. Właściwie ja chodzę sama. Andrzej pojechał. On lubi jeździć rowerem. Ja też lubię, ale on tutaj po puszczy lubi jeździć, więc a ja sobie chodzę. O, i tak sobie szukam. Więc to jest niezły efekt na pobyt 20-minutowy w lesie. Proszę, jakiś liczny się ukazał. Dzisiaj jest, co powiedziałabym, rewelacyjnie. Bo jesteśmy w lesie, 25 minut około i grzybki są. Także jestem sama zdziwiona, że są. Że się pojawiają tak często. Więc nie zrażać się, tylko w kalosze wskakiwać i do lasu zapraszam. Bo to jest radość wielka, jak się takiego pięknego zauważy. I tutaj kogo mamy? Kolejny borowiczek. Długo, długo nic nie było. Aż w końcu jest. Jesteśmy na naszej dróżce i proszę, pod liśćmi jesiennymi ukrywają się borowiczki. Proszę, dziurę zasypiemy. No i teraz szukamy dalej. O, tu coś widzę. Widzicie, jakaś wzgórka. Po zbliżeniu, proszę, o, młode borowiczki, tak, mamy kolejne, to nie, ale naprawdę te borowiki rosną tak, że można je przegapić, bardzo łatwo, bo one się mieszają, kolor kapelusza miesza się z kolorem liści, i one się tak kamuflują. Taki ich naturalny kamuflaż. Więc najlepiej czasami warto przykucnąć, żeby sobie obejrzeć dobrze teren. I idę sobie tą drogą. I co się moim oczom ukazało? Kolejny młodziutki borowiczek. Będzie coś dalej. Spójrzmy. Trzeba się rozejrzeć. Jeden młodziutki był. Dzięki, to jest w takich sosenkach. Prawo. Jeden borowik. Taki tak. Drugi borowiczek.
Raczej borowik nie będzie. Nie. Więcej to już nie ma. Nie, jest jeszcze. Bo tu się kolejny. W sosaneczkach. Jaki ładny. Proszę spojrzeć. Młodzieniaszek. O. Młodziutki. Takie fajne. W sam raz do marynaty. W sam raz do octu. Trzeba go zabrać. Tutaj na drodze. Wybija się. Nie jest za duży. Jest średni, ale mało go widać, więc trzeba go. O! O, całkiem powiem ci. No. A tam jest jeszcze jeden? Tak, właśnie widzę. Właśnie go zauważyłam. Proszę, tutaj przy drodze. Jeden. I tu. Taki już młodsza wersja. O. No pięknie. Rozejrzyjmy się tu wokół. No. No to chyba, no. Że faceta spotkałem na rowerze. I tu kolejny na naszej drodze. Taki trochę już odkryty. Dziurę zakryjemy. No, ładny. Bardzo ładny. Kto tu w słońcu? Jaki piękny kapelusz dostrzegłam. O, łóżeczku. Śliczne. Piękne. Bardzo ładne. Taka sobie droga. Widzieć, trochę boczna. I tu sobie rośnie borowik. Żeby nawet nie. Długi nozy. Bardzo fajny kapelusz. Na tej samej drodze kolejny borowik. Już taki. Taką grubszą nogą. Lukas. O! Bardzo ładny. Proszę bardzo, tu znalazłem takie borowiki. Tak. Jeszcze jeden. Tak. Proszę bardzo. Tyle, nie? Wydaje się, że to jest podgrzybek. A, jak podejść bliżej? To jest piękny borowik. O. No, śliczniusi. Bardzo ładny. O, i co mi się udało znaleźć? Proszę. Rydz. Jaki piękny. Pomarańczowy. O rydzach to ja zawsze marzyłam. A bardzo rzadko mi się udaje je znaleźć. One są chyba bardziej wymagające. Naprawdę ciężko. Teraz jeszcze tylko test mleczka. Zawsze robię taki test. Ładnie. I proszę, barwi. Barwi na pomarańczowo. Piękny, zdrowy rydz. Piękny on.
Może będą kolejne, ale tu widzę tylko jednego, ale zawsze jakaś szansa jest. I są mi kolejne. Proszę. Jeden. O, tutaj ułamał się. I tu kolejny. Jakie tu są? Świerki. Świerki tu są. Obcinamy. O, ten robaczywy. Ten robaczywy. Ten jest dobry. A czy będzie mleczko? Jest mleczko. Ten. O, ten też ma robaka. Proszę zobaczyć, jak się wije. O, fu, fe. Ochyda. Ten się wydaje ok. Las. Piękna puszcza. W słońcu. I tak sobie idę. Widzicie? I zobaczyłam piękny kapelusz. Z takim rantem, otokiem. O! Sprawdźmy, kto to jest. O tak! To jest pan puszczy. Pan puszczy. Ale śliczny. Taki napompowany. No przepiękny on jest. Przepiękny. Taki napompowany. Proszę, jakie piękne chmury. Piękne niebo w słońcu. Chmury kłębiaste, pierzaste. A tu mamy do kompletu pięknego borowika na drodze. O, taki młodzieniaszek. Proszę. I tutaj. Kto nam się tu chowa? Z myszkiem na kapeluszu. Proszę. Świeżutki. Młodziutki. Piękna puszcza. A w niej piękny borowik. O, proszę, jaki piękny. Wspaniały. W słońcu. W cieniu słońca. Piękny borowiczek jest, a tutaj młody kozak, ale kozaków nie zbieramy tym razem. Na takiej polance w lesie, kogo widzimy? Borowika. Proszę. Fajny, młody. Młodziutki. Te w tych mchach mają taką długą nogę. O. No, bo muszą się wydostać do światła. I stąd ta długa noga. Proszę spojrzeć, jaki gigantol. Jaki duży. O. Twardy. No. Korzeń. Trzon. O, twardo siedzi. Twardo siedzi. O. Ale ekstra.
I kolejna kania. O, zobaczmy, jak ona się ma. Okej. Zabieramy. I mamy kanię. Weźmiemy ją. Tu znalazłam kolejne stanowisko rydzów. O, jestem naprawdę szczęśliwa, gdyż bardzo rzadko spotykałam rydze, a dzisiaj może jakoś na nie bardziej zwróciłam uwagę, że je zauważyłam. Oczywiście te jeszcze tutaj. Tutaj są. Raczej trudno powiedzieć, bo dzisiaj większość tych rydzów jest robaczywa. Ten też. Ten też. O, i tu widzę kolejne. O, proszę, tu nic nie widać. A tu pod tym jeszcze się chowają. O, wyciągniemy je. Zobaczymy. Tylko ten jeden się wydaje ok. Jest i tak fajnie, że się udało. I co tu znalazłam? Marzyłam tyle o rydzach i wydają to się rydze. Tu są sosny. Są sosny. Zobaczmy, w jakiej one będą kondycji. Czy nie będą robaczywe, bo prawie wszystko, co spotykam dziś, prawie te wszystkie rydze, one są robaczywe. No i robak. Robak jak nic, dziurka. Ten? O, ten nie. Ten nie. Ten? Ten też nie. Oczywiście to jest mleczka. Jest mleczko. Jest rydz. Ten też jest robaczywy. No przykro, no ale chociaż te dwa się udało. Proszę, jaki piękny barowiczek na drodze, ale śliczny. Taka śliczność. No bardzo. I tutaj nie obok tamtego. Kolejny barowiczek. Też z serii tych młodych. Młodziutki. Aczkolwiek dzisiaj jest dosyć mało tych grzybów. Ale coś się tam znajduje. A proszę zobaczyć, tu kolejny obok. No ale niestety tylko jeden jest, ale ładny. Sosnowy borowiczek. Proszę. No, pojedynczy, ale ładny, zdrowy się wydaje. Chociaż coś tu ma. Ciekawe.
chodzę sobie sama. Andrzej pojechał. I tak się rozglądam do tyłu, na boki. Tak długo, długo nic nie było. Tak idę, idę. No i wcześniej sobie pomyślałam, że jakaś taka bezgrzybna droga. Aż tu nagle idę, idę, patrzę na bok, na dół. I taki śliczny, bordowy kolor. I tu, proszę, sosnowy borowik nam się pokazał. Tak, jest jeden. A jak jeden, to musi być i kolejny. Czy będzie? O, widzę. Widzę, jest tutaj. Proszę zobaczyć, jak on w słońcu ładnie wygląda. No pięknie. O. I są dwa. Może będzie coś jeszcze. No bo Andrzeja nie widać. O, tam. Piękna puszcza. Już zbliża się 15. I tutaj tak idąc, idę. Dróżką taką. Kolejny. Nie ma ich za dużo dzisiaj. Ale są. To jest najważniejsze, że się znajduje. Co jakiś czas się znajduje. Ta nadzieja jest. Ta nadzieja jest podtrzymywana. Droga. Puszcza. A na niej borowik. Prawdziwek. Proszę. Tyle dróżek żeśmy przeszli. I na co natrafiłam? Proszę, kolejny borowik. A tu? Proszę, się ukazał. No dobrze, jest jeden. Więc szukamy kolejnego. Jest jeden, może on będzie z drugiej strony. Może będzie na środku. Trudno powiedzieć, a może go w ogóle nie będzie, bo był większy, był zauważony i został zabrany. To jest chyba najbardziej prawdopodobna opcja. O tu? Ojej! Proszę spojrzeć tu z góry. Nic nie widać. No teraz może troszeczkę widać. Proszę spojrzeć. Kto nam się tu wybija? Do światła, do słońca? Proszę. Borowik sosnowy. Ale naprawdę ledwo go dostrzegłam. Teraz będzie ciężko go wyciągnąć. O. Teraz już wiem, że one się tu zaczynają. Wychodzą dopiero co, bo je ledwo widać. I tak się po prostu przedzierają do góry. Przez ściółkę mech. Droga. Pusta droga, jedna, druga strona. Idę sama do samochodu. A tutaj proszę zobaczyć, co ujrzałam. Takiej przepięknej urody prawdziwek. Bardzo rzadko takie się widuje.
przynajmniej ja nie widuję często, prawdziwka o tak ciemnym kapeluszu, prawie jak czekoladowy. No, takiego to bardzo rzadko. Kilka razy może widziałam. No, ale tym razem udało mi się. Ale żeby nie było, znalazłam tego jednego, tego poprzedniego, przed chwilą. Tego. Ale się postanowiłam wrócić w to samo miejsce, żeby sprawdzić. Bo coś tak mi nie dawało spokoju. No i wróciłam się, no i tak idę i patrzę. Jest. Borowik. W pierwszej chwili wydawało się, że to podgrzebek. A to borowik. Proszę, co znajduję. Jaki piękny. Ojeju, dziękuję ci. Taki piękny. Jeszcze nie jest koniec. No jeszcze. Jeszcze idziemy. Jeszcze mamy dobry kawał drogi. O, śliczny, młody, jędrny. No, bardzo ładny. Może będzie gdzieś kolejny. Trzeba się rozejrzeć. O, śliczny. No. Ale piękny. No zobacz, no to jest taki klasyczny, piękny. Idealna wielkość. Grzybka do marynaty czy suszenia. Do przetwarzania. I tutaj. Znaleziony kolejny, ale piękny, ale on ma grubą nogę. O, jaki piękny. No, to jest naprawdę kawał grzyba. No, kawał grzyba. No. Kawał grzybka. Idziemy dalej, to może jeszcze nas zbieramy. Prawdziwego. Jeśli ten by nikt nie jechał, panie. Zobacz tam. Ojeju, i tu! Zobacz, i tu! Tak. Ojeju! Zobacz, jakie giganty. Ale piękne. Ja. No cudowne. Nie, jeszcze tu jest. I tu. I jeszcze tu. A jeszcze tutaj jest jeszcze jeden. O rany! Tyle gdyby w jednym miejscu, nie? I ja! No normalnie szok. Ale piękne. I tu. Jakie dzisiaj mamy szczęście? Coś takiego, nie? Spotkać. Podziwałaś się, bo ja nie. Tego to nie widzieliśmy chyba. Nie? Chyba nie. Nie, tam może być jeszcze więcej. Razem jeszcze obok siebie były. No pięknie. Ja już zabieram. Już mam, nie mamy czasu. Dobra. Ale super. Ja. Tak. Zobaczymy, jakie niespodzianki dzisiaj mamy. No. I to na sam koniec. Ja nie mogę, takie petardy. Nie wiem, po co w lesie. Petardy. Ale on. Kolejny niedaleko tamtych. Nie wiem, takie ładne kapelusze, nie? Takie malowane.
Wiesz? Tak. A tutaj taka ciekawostka. Już też na sam koniec. Myślałam, że grzyb jest kopnięty przez kogoś. Ale chcę go podnosić, a on normalnie jest przytwierdzony. Czyli po prostu on tak rósł. O, on tak rósł. Proszę. Wszystko z nim w porządku. Tak sobie rósł. Udało mu się przetrwać. Tutaj nieopodal, kawałeczek dalej. O, widzę tutaj. Jest taki piękny, młody. I tutaj kolejny, blisko tamtego. O. I tu też już jeden z ostatnich na naszej drodze. Tak już mówię od jakiegoś czasu, bo już jesteśmy, zbliżamy się do samochodu, ale się jednak znajdują. Udało nam się. Udaje się znajdować jeszcze.